Hej, 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 z tej strony Mariusz. Mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać. Zaczekamy chwilkę, zobaczymy, jak tutaj do mnie dołączycie. Jeśli mnie widzicie, jeśli mnie słyszycie, dajcie mi palucha, puśćcie mi serducho, żeby było widać, że mnie słychać, że widać, że można jechać z tematem. Pragnę rozpocząć nową serię filmów dla Ciebie, nową serię takich krótkich wydarzeń pod jednym tytułem. Czego Ci Twój lekarz nie powie? Mam nadzieję, że Ci to zaciekawi. Z góry chciałbym powiedzieć, że ja nie jestem lekarzem, nie jestem terapeutą, natomiast i nie będę tutaj nikogo, broń Boże, leczył, natomiast pragnę się z Tobą podzielić informacjami, które albo dla mnie, albo dla mojej bezpośredniej rodziny bardzo mocno pomogły, na przykład uchronić nas przed utratą życia, czy ciężką utratą zdrowia, jak również rzeczy, które są już w 100% udowodnione, które nadal są ukrywane przed nami. I zamierzam się właśnie w tych krótkich takich wideo dzielić się z Tobą takimi informacjami. Widzę, że już jest nas tutaj parę osób. Tak jak powiedziałem, puśćcie palucha, puśćcie serducho, że widać, że słychać. Dzisiaj tematem przewodnim jest mój dziadek, jego nadciśnienie i sok ze świeżo wyciśniętych buraków. Dlaczego jest to takie ważne? Świeży sok z wyciśniętych buraków okazuje się, że jest wspaniałym środkiem, wspaniałym nektarem dla nas, a tutaj mamy właśnie buraki, jest wspaniałym dla nas nektarem na wyregulowanie naszego ciśnienia. Co się wydarzyło? W połowie maja, kiedy moja mama była u mnie tutaj w Hiszpanii, u nas w Hiszpanii, dostaliśmy informację, że mój dziadek, który ma 89 lat, trafił na pogotowie, ponieważ od lat już miał podwyższone ciśnienie, to ciśnienie mu skakało. Trafił na pogotowie z tak wysokim ciśnieniem, że lekarze wręcz myśleli, że no niestety odejdzie od nas. No nic, mama jak najszybciej pojechała do Polski od nas tutaj, żeby się nim zaopiekować. Lekarz przepisał leki, lekarz przepisał tabletki, które miały te ciśnienie obniżyć, no i dziadek miał wyjść z tego. Co się okazało, po zażyciu dosłownie kilku tabletek, dziadek całkowicie stracił pamięć. Stracił pamięć, zaczął się zachowywać, zaczął się czuć jak warzywko, nie tak jak tutaj te warzywka na bazarze, ale po prostu zaczął się zachowywać jak warzywko. Po prostu straciliśmy z nim kontakt, siedział, w zasadzie nic nie robił. Któregoś dnia gdzieś tam poszedł się pomodlić i po 30 minutach wrócił przyprowadzony pod pachy przez dwóch panów do domu. Po prostu no, wszyscy myśleli, że po prostu już przyszedł na niego czas. Na szczęście wiedzieliśmy już o tym, że świeżo wyciskany sok z warzyw, głównie z buraka, będzie mógł mu pomóc. No i co? Mama zabrała swoją sokowirówkę wolnoobrotową, której nakręciłem Wam ostatnio film, do niego i zaczęła natychmiast wyciskać mu soki z buraków. Kupiła chyba ze 25 kg buraków i zaczęła wyciskać te soki. Wyciskała te soki i wyobraź sobie, że dziadek po półtora miesiąca czasu, cały czas brał tabletki oczywiście, no bo strach, tak, nie ma co brać odstawiać tabletek, ponieważ może się wydarzyć jeszcze gorzej i tak dalej, ale dziadek z każdego dnia czuł się coraz lepiej, z dnia na dzień czuł się coraz lepiej. Po półtora miesiąca czasu zmniejszył o połowę swoją dawkę. Wcześniej brał całą tabletkę, po miesiącu czasu brał już tylko pół. I wyobraź sobie, że po 2,5 miesiąca czasu mój dziadek odstawił w 100% tabletki, a jego zdrowie powróciło w 99% do stanu sprzed tego wydarzenia. Powiem Ci tak, czuję się świetnie, ponieważ oczywiście kocham swojego dziadka. On ma 89 lat, ktoś by mógłby powiedzieć, kurczę, może już jest na niego czas, faktycznie już powinien odejść z tego świata, ale ja myślę inaczej, czuję inaczej i pragnę, żeby był z nami jak najdłużej. I chciałbym się z Tobą podzielić właśnie tą informacją. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z ciśnieniem, czy to jest nadciśnienie, czy to jest za słabe ciśnienie, po prostu, jeśli nawet bierzesz w tym momencie jakieś leki, bierzesz jakieś tabletki po prostu na to, żeby to ciśnienie obniżać, żeby poprawić swoje zdrowie, możesz je oczywiście nadal brać, jeśli tak czujesz, ale natychmiast zalecam, polecam, po prostu z całego serca chcę Ci poradzić, żebyś zaczął wyciskać sok ze świeżo wyciskany sok z buraków. Wyciskarka wolnoobrotowa, mówiłem o tym na ostatnim wideo, że wyciskarka wolnoobrotowa wyciska sok w taki sposób, że on praktycznie w 100% będzie dla Ciebie przyswajalny dla Twojego ciała i po prostu pijmy sok z buraków na potęgę.
Nawet jeśli nie masz problemów z ciśnieniem, nadciśnieniem i tak dalej, być może poprzez dietę, poprzez stres, może kiedyś dojść do takiej sytuacji. Dlatego polecam Ci, żebyś już dzisiaj zaczął pić sok, wyciskany sok z buraka. Z buraka. Burak po prostu okazuje się, że jest dla nas tak niesamowitym lekarstwem. I co? Lekarz Ci tego nie powie. Lekarz Ci tego nie powie dlaczego? Dlatego, że po prostu tego nie wie. To nie jest jego wina. Prawdopodobnie lekarze idą, czy kandydaci na lekarza idą na studia medyczne z dobrym założeniem, tak? Że chcą pomagać ludziom, że chcą nam pomagać i tak dalej. Ale oni się tego nie uczą. Dla nich nikt nie przekazuje takich informacji, w jaki sposób naturalny, dzięki po prostu warzywom, owocom można po prostu odzyskać zdrowie. Dlatego lekarz Ci tego nie powie. Lekarz przypisze Ci tabletkę, która jest dostępnie znana na rynku. I na przykład, żeby mój dziadek nie miał wprowadzonego soku z buraków, to po prostu go dzisiaj prawdopodobnie z nami by nie było. Mam nadzieję, że Cię w jakiś sposób zainspirowałem do picia soku z buraków. Chciałem Ci opowiedzieć tą historię. Chcę, żeby te wydarzenia na żywo były krótkie, dlatego za momencik będę kończył. Jeśli to Ci się podobało, daj palucha, puść mi serduszko, no i podziel się z innymi. Być może ktoś czeka na taką informację, być może ktoś jest tak blisko do tego, żeby się rozstać z tym życiem tutaj, że będzie potrzebował po prostu informacji na temat picia soku z buraków. Sok z buraków na nadciśnienie, na osłabione ciśnienie, reguluje po prostu nasze ciśnienie w organizmie. To tyle na tą chwilkę. Życzę Ci cudownego weekendu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Mariusz, cześć.